Twój transfer do Legii został przeprowadzony błyskawicznie i błyskawicznie przyszło Ci się mierzyć z tak wymagającym rywalem. Bartosz Bereszyński powiedział przed chwilą, że nigdy nie grał przeciwko takiemu zespołowi. Jak ty to odebrałeś? No, wynik wiele mówi. Mogę podpisać się pod słowami Beresia i stwierdzić rzeczywiście, że Borussia dzisiaj była nie w naszym zasięgu. Liczyliśmy, że będzie miała swój gorszy dzień. Ale no, szczerze powiedziawszy, tak nie było. Zagrała świetny futbol, a my na tle tak dobrze dzisiaj dysponowali Borussii, wypadliśmy bardzo mizernie. Na pewno nie było wam też łatwo, dlatego że graliście tak naprawdę pierwszy raz tak zastawioną czwórką defensywę. Tak, no ale nie możemy się tym tłumaczyć, że to jest nowa drużyna, bo gramy w Lidze Mistrzów, ale teraz przede wszystkim musimy skupić się na meczach ligowych, bo tam jest co odrabiać. A w Lidze Mistrzów już nie ma czego odrabiać? To było tak brutalne zderzenie, że po prostu do następnych meczów podchodzicie z takim podejściem, że to są jednak dla nas za wysokie progi? Nie możemy tak podchodzić. Niech to będzie odskocznia od tej rzeczywistości, od tej ligowej piłki i musimy się tym cieszyć. Musimy czerpać pasję i doświadczenie z tego wszystkiego, jakieś wyciągać plusy i przede wszystkim prezentować się lepiej niż dzisiaj. Jaka jest atmosfera w szatni po takim meczu? Czy była wściekłość, czy bardziej jednak takie po prostu bezradne opuszczenie rąk? Bo dzisiaj po prostu byliście bezradni na tle takiego zespołu. Tak, byliśmy bezradni, ale mamy niewiele czasu do meczu niedzielnego z Lubinem. Musimy zakasać rękawy, od jutra zacząć myśleć o meczu ligowym i mam nadzieję, że tak będzie.